Nie, tu jest ta ulica Staropolska. Mam z nią własne doświadczenie. Druk numer 468, projekt zarządu, paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie realizacji inwestycji na terenie dzielnicy zawartych we wstępnym katalogu inwestycji miejskich przeznaczonych do konsultacji społecznych. Uzasadnienie. Inwestycje zawarte we wstępnym katalogu inwestycji miejskich dotyczące dzielnicy 7 Zwierzyniec, czyli budowa chodnika wzdłuż księcia Józefa oraz wykonanie miejsc postojowych Alei Waszyngtona przy cmentarzu Salwatorskim są inwestycjami, które zainicjowała Rada Dzielnicy. Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Krakowa jest bezwzględnie konieczna, a na obszarze dzielnicy 7 Zwierzyniec, w szczególności wzdłuż rzeki Rudawy. Wybiegi dla psów są również potrzebne, tu trzeba jedno są zlikwidować. To taka redakcyjna poprawka. Lecz nie potrafimy wskazać właściwego miejsca, a próby stworzenia go na terenie błąd krakowskich są niedopuszczalne. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi do projektu uchwały? Pan Marek. Dzisiaj kiedy wskazał na parkingu telefonia, ten gminy, proszę pamiętać, że ten gminy na trasie za Oranżerca Budzienowa, czy tam nie było mniejszych budowanych? Ten gminy tak zwanych, potocznie nazwanych małych błąd, jest w Rzeszowie Krakowi 1900. Ale tam oczywiście znalazł, że jest po prostu jakiś... No nie znam, na miasta Krakowa. Teoretycznie we badaniu miasta Krakowa nie oddany nikomu, ale chyba praktycznie wygląda, że procesuje inaczej, bo tam trzeba by do Wydziału Skarbu wystąpić z pytaniem. To znaczy, to jest pewne, że dzierżawę ma Krakowia 1906, która ma prawo poddzierżawiania, dlatego powstaje oranżeria z drzewami. Oni od parkingu do busu dzierżawi Krakowia 1906. Kawałek tam jest chyba do takiego odcinku prawa się innego. Czyli że pamiętajmy, że na wybieg dla psów jest ściśle określony jakiś tam metraż tego wybiegu. On nie może być mniejszy niż ileś tam. Natomiast słuchajcie, no to jakby ten projekt uchwały odnosi się do wstępnego katalogu inwestycji miejskich, który rozumiem wszyscy przeczytali, bo dostali na maila. My się odnosimy tylko do tego katalogu, do niczego innego. I ten wybieg dla psów, jak i trasy rowerowe u nas w dzielnicy nie są pokazane, o które konkretnie chodzi, tylko to dotyczy jakby programu dla całego miasta. To jest intencyjne. Tak jest, to jest intencyjne. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.